Halo, halo, ja jestem Kacper, to jest kolejny odcinek z gry Metin 2. I tak, jak zapewne wiecie, na serwerze Polska, jak i na innych serwerach, rozpoczął się właśnie event Halloweenowy, Boże, świąteczny. Mieliśmy Mikołaja, który nam dawał reniferka i grzańca. Jak mieliśmy tego reniferka, no to drapiły nam takie skarpetki. Te skarpetki przy drapnięciu pięciu skarpetek szliśmy sobie do... Wracaliśmy do tego Mikołaja i on nam zamieniał je na prezenty. Z prezentów mogły polecieć nam wzmianki, dodania, bodzie, kamole, kasa, no i jakieś tam owoce życia, które były tam w ogóle niepotrzebne. Ja sobie dropiłem czterema postaciami tutaj, plus pierwszolevelowymi jakimiś tam... O, właśnie tutaj nam poleciała jedna skarpetka. Jakimiś tam pierwszolevelowymi postaciami, które później usuwałem. Jak coś wyleciało, no to wiadomo, przekładałem je na tą postać taka, która zostawała na tym koncie, no i dropiłem dalej. Tak, nie wiem nawet ile tego wydropiłem, tych skrzynek, no ale trochę tam siadło. Przeważnie robiłem tak, że jak sobie dropiłem kory, no to brałem tego reniferka, no i szedłem tam podropić. Jeden dzień tak przeważnie miałem nawet tam po 30 skarpetek, więcej później nawet nie brałem tego renifera. Mi to starczało tak, jak raz poszedłem na tydzień, no i jak widzimy, te skarpetki w miarę lecą w tej świątyni. Tutaj likanem i dropkiem 3-5 właśnie dropiłem sobie w świątyni. Mentalem 7-5 sobie dropiłem, bo nie mam jeszcze zrobionego Reapera, więc nie mogłem wejść do DC. No to dropiłem sobie na końcu Zielonego Lasu, gdzie leciały te skarpetki też bardzo dobrze. Tak myślę, że w 5 minut można było wyciągnąć tam 10 skarpetek. A wojem 8-8, no to w DC siedziałem i też nie narzekałem na drop ani korów, ani właśnie skarpet. Bardzo dobrze tam wszystko to leciało. No to co, widzimy się w dalszych zaraz klipach, gdzie będziemy sobie otwierać te wszystkie prezenty. No i zobaczymy, co tam nam ciekawego poleci. Ja tutaj na tych na swoim koncie gromadzę te prezenty i później sobie zrobimy jakiś taki większy opening, bo event ten trwa gdzieś do stycznia jakoś, nie pamiętam dokładnie, bym musiał sprawdzić, ale nie chce mi się teraz. No więc trochę tych prezentów padnie, będzie co otwierać, plus wiadomo klipy jakieś z otwierania prezentów tymi postaciami pierwszolevelowymi. Także będą, zobaczycie co nam ciekawego wpadło, czy w ogóle nam coś wpadło. No i co, bez przedłużania widzimy się za sekundę.
Dobra, więc jesteśmy już mniej więcej w połowie eventu tego. Tutaj sobie zgromadziłem na Likanie 13 skrzyń. Nie tylko na Likanie, bo jeszcze 3 postacie. Mam po 13 i otworzymy je teraz sobie. Mam nadzieję, że polecą zmianki i dodania, ponieważ mi są bardzo potrzebne. To co, zobaczmy drop z nich. Już jest pierwsze dodanie, fajnie. Jest zmianeczka, pięknie. Dobra, więc z 13 prezentów jedno dodanie, jedna zmianka, czyli bardzo fajnie. Dobra, widzimy się zaraz na jeszcze dwóch innych postaciach. I kolejne 13 prezentów, na tym razem na drobku 35, więc otwieramy. Jest jedno dodanie. Są dwa owoce życia, to się przyda na pewno do zbijania rangi. No a reszta to taki syf. Tutaj sobie mniej więcej jeszcze zobaczcie. Co poleciało? Dwa kamienie duchowe. A, jeszcze jeden prezent. Tak, kasa. Dobra. To lecimy dalej, tym razem idziemy na mentala. Ok, no i ostatnie 13 prezentów na ten odcinek, więc lecimy. Mamy dwa dodania, jedno dodanie, dwie zmianki. To dobra, otwieramy. Więc tak, jest drugie dodanie, jest fajnie, czyli mamy dwie zmianki, dwa dodania. Na innym koncie jeszcze są również dwie zmianki, więc bilans 4 zmianki i dwa dodania, więc no całkiem fajnie, za darmo w końcu, nie? Więc nie jest źle, dobra. Jeżeli filmik Wam się podobał, to ja zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, czy też łapki w górę, bardzo mnie to motywuje do nagrywania dalej. I też bardzo chciałbym podziękować Wam za dużo odsłon pod ostatnimi filmikami. No to co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja lecę nagrywać materiały na kolejne. No więc do zobaczenia.